Thank you.
dead hunter. Something wrong? Usually by now I'm asleep. Maybe you're too wound up. Maybe. Hold on, I'll try again. Good night. What's up?
Because I need to tell you something. Thank you. You were Charlie.
I'm here. Always here. At this time, here. Leave or stay, it's the same thing. You're here. One of the statues. Did Construct build you? Did he build all of you? Thank you.
good. You should rest. I have to see Construct now. Shut down the static field, okay? Hello? Wait! Wait! W tym momencie dodam taki szybki komentarz. To już jest zakończenie gry. Można powiedzieć filmik końcowy, gdzie nasz kostium uratował wszystkich uciekinierów, którzy chcieli odlecieć, a konstruktor nie chciał ich wypuścić. Po negocjacjach z konstruktorem ocalił wszystkich, ale niestety zostanie tutaj na tej planecie. Takie smutne w sumie zakończenie. Gra zajęła mi chyba około 15 godzin, to na końcu jeszcze potwierdzę. I cóż, ma wszelkie cechy Metroidvanii, należy jej dać szansę. Może tam jest czasami to takie trochę rozciągnięte, trzeba dużo się nachodzić, naszukać, bez mapy po prostu, bez szans. Mam nadzieję, że tutaj te moje kluczowe momenty, które nagrałem, w miarę się przydadzą i ktoś będzie mógł sobie z nich skorzystać, jak będzie szukał jakiś healing core. Myślę, że w miarę wszystko zdobyłem, oprócz jednego blastera, modułu do blastera, który trzeba kupić za 5000, ale stwierdziłem, że nie będę już tutaj chodził i zbierał tych 5000, bo to trzeba po prostu kupić u tej dziewczyny tam przy windzie za 5000 na nożelu. No można to nazbierać oczywiście. Żeby zdobyć platynę, trzeba przejść grę na poziomie oryginalnym. Ja szedłem na tym poziomie Explorer, niby łatwiejszym. No i w sumie później to już faktycznie było łatwo, więc jak będzie gra za darmo albo nie wiem, jakieś bardzo promocja 16-20 zł, to ja proponuję sobie zainstalować, spróbować zagrać. Czy ja zagram w drugą część, jeżeli wyjdzie? Myślę, że z ciekawości tak, bo druga część powinna być ulepszona, jakieś lepsze rzeczy dodane. Czy coś bym tutaj dodał? Może bardziej bym zaakcentował, kiedy się wbijemy z bossem, jak to wygląda. Moduły wszelkiego rodzaju, bardzo dużo tych modułów, prawie wszystkie moduły zostały zdobyte. Oprócz tej jednej broni, bronie wręcz też wszystkie chyba są zdobyte. Także w tym momencie kończę Goat Song. 15 godzin, warto było. Mapa jak najbardziej polecam ze strony Damien, youtubera, który zamieszcza tam link do swojej mapy. Jeszcze raz mu bardzo dziękuję za tą mapę. No i cóż, widzimy się na pewno
Słyszymy się w kolejnych seriach. A tutaj jest teraz jeszcze nowa gra plus. Możemy zacząć. Ja już raczej nie będę szedł nowej gry plus. Inne gry czekają w pogotowiu. I do usłyszenia zatem tu jeszcze stan gry i jaki był czas gry. Słyszymy się w kolejnych seriach.